Głównej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach odbyła się uroczystość Złotych Godów, czyli jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodziło 15 par z gminy Stoczek Łukowski. W imieniu pana prezydenta będę wręczał medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Jest to cykliczna uroczystość organizowana w naszej gminie, aby podziękować małżeństwom za to, że zgodnie przeżyli ze sobą te 50 lat. Pewną nowością tego roku jest przyznany przez Radę Gminy, ustanowiony specjalny medal zasłużony dla gminy Stoczek Łukowski, i wszystkie pary, które ze sobą spędziły 50 lat, dzisiaj otrzymają też to odznaczenie gminne. Rada Gminy postanowiła od tego roku wesprzeć nasze małżeństwa przeżywające ze sobą Złote Gody specjalnym świadczeniem w wysokości 1000 zł. To jest taki pomysł, aby wesprzeć te rodziny i wskazać, że warto ze sobą spędzać, czasami może w niezgodzie, ale na pewno z uporem ze sobą spędzać w związku małżeńskim życie. Chcemy uszanować te osoby, chcemy wskazać jako przykłady zgodnego pożycia małżeńskiego, wskazać innym, zwłaszcza młodym pokoleniom, że można, że czasami trzeba ustąpić, że czasami warto zawierać różnego rodzaju kompromisy, że ta miłość, która ich złączyła, czy nas łączy, małżeństwa łączy, powinna być silniejsza niż jakiekolwiek przeszkody dnia codziennego. A więc i medal od pana prezydenta, i to świadczenie, a także medal zasłużony dla gminy Stoczek Łukowski. W zasadzie w polskich przepisach jest tak, że po przyznaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie osoby, które spędzają kolejne lata ze sobą, no już nie otrzymują żadnych dodatkowych. W związku z tym myśmy od kilku lat już pracowali nad tym, aby prowadzić dodatkowe świadczenia, i mamy właśnie po 55, po 60, 65, a nawet mieliśmy taki przypadek, że mamy jedną parę mieszkańców naszej gminy, którzy przeżyli ze sobą 70 lat. I dla tych małżeństw, dla tych osób właśnie te dodatkowe świadczenia i dodatkowy medal zasłużony dla gminy Stoczek Łukowski, wydaje mi się, że to jest jak najbardziej racjonalne i potrzebne i wskazane. Do życzeń dla jubilatów dołącza się również łukowska telewizja Master TV. A my highlight.